Ja myślę, że tak jak to zwykle bywa z tego typu zachowaniami niegodnymi, one obracają się zawsze przeciwko tym, którzy wyżej cenią różne obiecane im granty niż własny honor, więc jestem zupełnie spokojny o to, że pana Chyły też to będzie dotyczyło. Decydował, o tym zdecydują władze PiS-u, natomiast jako członek PiS-u i jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, no jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość tego nie zostawi i pan Chyła będzie musiał ponieść wszystkie wypływające z tego najdalej idące konsekwencje. Ale mówię to jako szeregowy członek Prawa i Sprawiedliwości. Tu o tym zdecydują władze okręgu i wierzę, że taka reakcja będzie.